Jeszcze porozmawiamy. Pan poseł Potapowicz, czy faktycznie jest to balon próbny? Czy rząd przymierza się do przyjęcia uchodźców? Czy słowa pana premiera świadczą o czymś zupełnie innym, aczkolwiek zgodzę się tutaj z panem posłem, że niewątpliwie jest to, czy może to być próba, trochę innym kanałem, nie bezpośrednio pisowskim, wypuszczenia pewnej próbki na zasadzie takiej, jak zareaguje nasze społeczeństwo, jak zareaguje nasz elektorat i czy tego typu forma ustępstwa na rzecz Unii Europejskiej w kontekście chociażby wszczęcia procedury z artykułu 7 jest do przyjęcia. W związku z tym, mimo tych bardzo wyraźnych zapowiedzi czy też podtrzymania stanowiska przez rząd ustami premiera Morawieckiego, nie można zakładać z góry, że ta formuła, w której ojciec pana premiera wypowiada o możliwości jednak wpuszczenia do Polski prawie 7 tysięcy imigrantów, nie jest przemyślana, nie jest z góry ułożona jako jeden z tych elementów, którym ma być wyjściem polskiego rządu naprzeciw oczekiwaniom Unii Europejskiej. To pytanie, które wraca jak bumerang w takim razie.